Erdogan zapowiada ofensywę militarną. Prezydent Turcji zapowiada ofensywę na południowych granicach kraju. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w poniedziałek, że armia turecka podejmie ofensywę militarną na południowych granicach kraju, by ustanowić bezpieczną strefę szerokości 30 km, która pozwoli na zwalczanie terrorystów. Głównym celem tej operacji mają być regiony, z których przepuszczane są ataki na Turcję, powiedział Erdogan, nie podając żadnych szczegółów. Dodał jedynie, że operacja rozpocznie się, gdy tylko siły bezpieczeństwa, armia i turecki wywiad zakończą swe przygotowania. W październiku 2019 roku Turcja i sprzymierzeni z jej siłami syryjscy bojownicy rozpoczęli w północno-wschodniej Syrii zbrojną ofensywę o kryptonimie Źródło Pokoju, której deklarowanym celem było wyparcie kurdyjskich ludowych jednostek samoobrony PKK z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej i utworzenie strefy bezpieczeństwa o szerokości 30 km. W listopadzie tamtego roku patrole złożone z funkcjonariuszy tureckiej służby ochrony granic i rosyjskiej policji wojskowej rozpoczęły patrolowanie granicy Syrii na mocy porozumienia, zawartego w październiku w Soczi, przez Erdogana i Władimira Putina. Zadaniem tych patroli miało być oczyszczenie strefy przygranicznej z bojowników PKK. Erdogan oskarżył wkrótce PKK o to, że nie wycofały się z części strefy bezpieczeństwa na północy Syrii przy tureckiej granicy. Wspierane przez Zachód siły PKK stanowią trzon syryjskich sił demokratycznych SDF, które odegrały decydującą rolę w pokonaniu państwa islamskiego IS w Syrii. Ankara uważa je jednak za organizację terrorystyczną z powodu powiązań z separatystyczną i zdelegalizowaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu PKK.